Drogowskazy. Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Przeciętna długość życia zawodowego Polki i Polaka wynosi mniej więcej 35 lat. Tyle czasu spędzamy w pracy w ciągu naszego życia. Zwykle jest to praca stacjonarna. Po prostu musimy pójść albo pojechać do miejsca, w którym będziemy zarabiać pieniądze. Fajnie by było, gdyby nasze miejsce pracy było pełne życzliwych nam ludzi, którzy dbają o wspólną atmosferę, o komfort, na przykład w biurze. Nie zawsze tak bywa, ale pomarzyć o tym zawsze miło. Co ciekawe, ludzie, którzy otaczają nas w miejscu pracy, to nie wszystko. To nie jest jedyny element naszego komfortu albo dyskomfortu. Ważne są także warunki, w jakich pracujemy, czasem po wiele godzin każdego dnia, to z jakich korzystamy mebli, to jak są one poustawiane, to jak zaprojektowana w ogóle jest przestrzeń biurowa, przestrzeń naszego miejsca pracy. Właśnie się dowiedziałem, że podstawą zdrowej przestrzeni w biurze jest zwrócenie uwagi na neuroróżnorodność. I o tym dziś w drogowskazach. Uznałem, że temat ten może być inspirujący, może być ciekawy. Od moich dzisiejszych gości dowiem się wszystkiego, co wiąże się z komfortem naszych miejsc pracy. To tak oczywiście w skrócie. W studiu ze mną są Monika Szawernowska oraz Sławomir Paweł Trzewik, doświadczeni specjaliści do spraw projektowania przestrzeni biurowych. Witam Was w gościnnych progach drogowskazów Radia SKROK. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Myślę, że powinniśmy naszą dzisiejszą rozmowę zacząć od krótkiego wyjaśnienia terminu neuroróżnorodności, bo będzie się on regularnie pojawiał w programie. Kto z Was ma ochotę tak króciutko zmierzyć się z tym terminem? To może ja. Dobra. Jeżeli chodzi o neuroróżnorodność, to myślę, że możemy to określić jako naturalną zmienność ludzkich funkcji neuropoznawczych i co istotne, że możemy w ramach neuroróżnorodności wyróżnić osoby neurodywergentne i neurotypowe. Neurotypowe to są takie osoby, które mają typową reakcję na bodźce, natomiast neurodywergentne to będą osoby, które rzeczywiście zmagają się z pewnymi dysfunkcjami. Mówimy tutaj trochę o ADHD, o Aspergerze, o nerwicy natręc, o zespole Tourette'a, czyli takie osoby, które troszeczkę inaczej odbierają te bodźce, tak? I troszeczkę też, jeżeli chodzi o zmysły, więc tutaj to jest istotna kwestia, jak zaprojektować tą przestrzeń, żeby te osoby neurodywergentne dobrze się w tej przestrzeni czuły. Sławek, tytułem uzupełnienia, czy Monika wyczerpała temat? Bardzo było naukowe wyjaśnienie, a tak może w takim ze swojej strony. No. To jest tak, że jak byliśmy kiedyś małymi dziećmi, to raczej się nie zwracało uwagi na to, czy ktoś ma ADHD, czy ma Aspergera. No nie zwracało się, tak. Tak, chyba, że nie wiem, rzucał przedmiotami, to wtedy się zwracało, prawda? I tam, tak, że był uciążliwy dla kogoś, tak? Na tak przykład, jest, tak jest. Osoba. Dzisiaj, no to my zwracamy uwagę, dziś już dla naszych dzieci, natomiast my jak już dorośliśmy, to przebywamy w przestrzeniach, które są dla nas czasem niedostosowane. A to nie jest tak, że dzisiaj dzieci są inne niż my byliśmy kiedyś, tylko że nie zwracało się na to uwagi kiedyś. I dzisiaj właśnie odpowiedzenie na zaadresowanie tych potrzeb właśnie ludzi neurodywergentnych ma spowodować większy ich komfort w przestrzeni. Tak? To jest tak może. No to dochodzimy do meritum. Dlaczego podstawą zdrowej, podkreślam zdrowej przestrzeni w biurze, w miejscu pracy jest właśnie zwrócenie uwagi na neuroróżnorodność, od której zaczęliśmy naszą rozmowę? Ja myślę, że możemy tutaj nawiązać do tego, co powiedziałeś. Ile czasu spędzamy w pracy, dużo. W biurze, tak? Więc jeżeli jesteśmy 8 albo 10 godzin dziennie w biurze, trochę to się teraz zmienia przez pracę hybrydową i mamy możliwość pracy też z domu, ale jeżeli przychodzimy do biura, to fajnie by było, żeby ta przestrzeń, w której pracujemy, była tak zaprojektowana i tak zorganizowana, żeby niezależnie od tego, kto z czym się zmaga w życiu, a coraz częściej faktycznie to, o czym powiedział Sławek, dorośli ludzie zaczynają się przyznawać, z czym mają problem, tak? I to nie jest już temat tabu, nie jest temat wstydliwy, więc mówimy, że potrzebuję spokoju, albo potrzebuję wyciszenia, albo ta przestrzeń jest dla mnie zaprojektowana w sposób bardzo niefunkcjonalny, albo krzykliwy, obciążający, tak. Obciążeniowy, także po prostu nie daje rady działać w takiej przestrzeni. Stąd pomysł na to, żeby ta przestrzeń przede wszystkim była aranżowana wspólnie z ludźmi. Tak? Czyli mówimy tutaj o tym badaniu środowiska pracy, które my przeprowadzamy, rozmawiamy z pracownikami i to, co jest fajne obecnie, to jest to, że coraz szersza ilość pracowników jest właśnie do tych badań zapraszana. Kiedyś to był bardzo ograniczony zespół, z którym mieliśmy kontakt, a teraz tak naprawdę mamy możliwość kontaktu poprzez właśnie ankiety i to, co zrobiliśmy, czyli przygotowanie pytań, które pomógł nam opracować psycholog, które byłyby w taki sposób sformułowane, żeby jakby nikogo nie dotykały,
nie stygmatyzowały, ale nam pomagały wyodrębnić wszystkich, którzy potrzebują troszeczkę innego zaaranżowania tej przestrzeni. I to wam będzie służyło do projektowania tej przestrzeni, tak? Dokładnie. Pracy, takiej uniwersalnej, wygodnej, uwzględniającej wszystkie różne potrzeby, powiedzmy tak, w miarę możliwości. Tak, bo wtedy możemy wyróżnić, jakie strefy powinny w danym biurze być, tak? Ile tych stref wyciszonych, gdzie uwzględniamy na przykład akustykę, powinno się znaleźć w takim biurze. Ile stref kreatywnych, bo mamy też ludzi, którzy chodzą. Tak, są kreatywni wtedy, kiedy chodzą, kiedy dużo mówią, więc gestykulują, żeby mieli takie możliwości, ale z kolei, żeby nie przeszkadzali tym, którzy potrzebują takiego spokoju i gdzieś tam odosobnienia, więc te informacje, które zbieramy podczas tych badań, to dla nas są bezcenne i myślę, że ma to naprawdę bardzo realny wpływ później na funkcjonowanie tej przestrzeni. A skoro mówimy już o zdrowej dla naszych zmysłów przestrzeni, otoczeniu w naszym miejscu pracy, w tym wypadku trzymamy się tutaj tego szeroko pojętego biura, to jaka to będzie przestrzeń chora? Jak będzie wpływać na zachowanie i samopoczucie pracowników? Sławek, wywołujecie do tablicy. Pracownik będzie nerwowy, będzie się snuł po biurze zamiast pracować, będzie klął, nie wiem, będzie się jakoś irracjonalnie zachowywał, nie mając tej przestrzeni dostosowanej do swoich potrzeb zmysłowych, tak to ujmę trochę kolokwialnie może. To jest tak, że w momencie, w którym powiedzmy człowiek, zależy od typu pracy, tak? Jak mam powiedzmy zespół, on open space sprzedażowy, to tam pożądane jest, żeby było więcej energii w tej przestrzeni było, prawda? Żeby ludzie jakby wykonywali te telefony, te połączenia, te negocjacje, żeby to działali, prawda? Natomiast jeżeli mamy przestrzeń taką bardziej spokojną, taką, że ludzie pracują kreatywnie, to chcemy pomóc im, żeby ta przestrzeń wspierała ich w skupieniu. Tą kreatywność wspierała tak, po prostu. Dokładnie tak. I w momencie, w którym ta przestrzeń jest odwrotna, czy powiedzmy dla sprzedawców zrobimy przestrzeń spokojną, to im wypłaszczymy. To przestaną sprzedawać. Tak, a jak zrobimy ludziom, którzy pracują w skupieniu, nie wiem, prawnikom albo analitykom, zespołom IT, przestrzeń taką bardzo, bardzo kolorową, bardzo krzykliwą. Taką krzykliwą, to wtedy oni znowu wybijamy ich z tej przestrzeni skupienia, tak? Więc chodzi o to, że nie ma czegoś takiego jak dobra, zła przestrzeń, bo dualizm już przestajemy się posługiwać w dualizmie, tylko ona może być dobra w takim aspekcie, a zła w innym, tak? Blask i cień. Szykując się do rozmowy z wami, dowiedziałem się, że projekt biura uwzględniający neuroróżnorodność przynosi korzyści wszystkim pracownikom w domyśle, tak? Czy da się tak zadowolić oczekiwania, nie wiem, wszystkich użytkowników przestrzeni miejsca pracy? Tak. To jest w ogóle wykonalne? Tak, jak najbardziej. No, taki projekt nazywamy projektem uniwersalnym, czyli właśnie uwzględnia wszystkich pracowników, którzy z nami pracują. Jeżeli wiemy, co wynika nam z badań i z ankiet, ile ludzi potrzebujących pracę kreatywną jest w danym biurze, to próbujemy stworzyć taki projekt, który jest różnorodny, czyli zawiera różne strefy, różne rozwiązania, różne siedziska, różną kolorystykę, ale oczywiście myślę, że możemy powiedzieć, że ostatnim trendem jest, że te biura są bardziej minimalistyczne. Już trochę skończyliśmy z takimi biurami typu plac zabaw albo showroom meblowy, gdzie atakują nas kolory, sprzęty, grafiki, gdzie trochę uciekamy od tej przestrzeni, a to, o czym powiedzieliśmy też wcześniej, no w momencie, kiedy mamy sytuację, gdzie pracodawcy próbują ściągnąć pracowników do biura, bo jednak te biura są i za nie musimy płacić czynsz, to fajnie by było, żeby te biura pokazywały taką różnorodność, że ten pracownik, który w domu sobie już takie gniazdko do pracy uwił, czuje się tam dobrze, bezpiecznie, zobaczył, że w biurze też takie miejsce ma. I fajnie przyjść chociaż na 2 dni w tygodniu, żeby spotkać się z kolegami z zespołu, tak? Dodam, że jakby możemy zaadresować wszystkich, natomiast często jak mamy wytyczne od zarządów, od dyrektorów finansowych, mamy jakiś budżet, poproszą się o jakimś budżecie, więc jest to też takie, tak po menedżersku, ma być good enough, ma być wystarczająco dobrze, mamy odpowiedzieć na maksymalną ilość potrzeb ludzi w ramach danego budżetu, to jest jedno, a też drugie dodam, powiedziałeś, że odpowiedź na wszystkie potrzeby tam pracowników, prawda? Tak, tak. A teraz to jest takie, jak myślimy dzisiaj o organizacji, to myślimy szerzej, mamy pracowników, mamy różne inne ośrodki wpływu, Mamy zarząd, mamy wspólników, mamy dalej często inwestorów, tak? Więc to, co my powodujemy, to, że w momencie, w którym ludzie przebywający w przestrzeni są bardziej zadowoleni, to zwiększa ich efektywność w pracy, tak? A to z kolei przekłada się na bezpośrednie zadowolenie inwestorów. Tutaj jest taki sieć naczyń powiązanych. Ile ja się ciekawych rzeczy dowiaduję, prowadząc drogowskazy już tyle lat. Przeczytałem, że projektowanie przestrzeni biurowych, miejsc pracy z myślą o neuroróżnorodności to projektowanie w sposób
sposób inkluzywny. Nazywany jest również projektowaniem włączającym lub uniwersalnym. To trochę już o tym teraz powiedzieliśmy. No dobra, to jak się projektuje, powiedzmy, przestrzeń biurową tak, by wzmocniła ona na przykład kreatywność pracowników, tę akurat konkretną cechę? Czy buduje im się, nie wiem, tor przeszkód, żeby pobudzać do myślenia, trochę może pół żartem, pół serio pytam, ale no jakoś trzeba ich zmobilizować do kreatywności poprzez odpowiednio zaprojektowaną przestrzeń. Jeżeli... Czy możemy tu wskazać jakiś jeden element chociaż? Myślę, taki, że który tak, pomaga no tak naprawdę możemy wskazać kilka elementów. To, o czym też już mówiliśmy, czyli możliwość pracy w różnych pozycjach, tak? Czyli tworzymy przestrzeń, że niekoniecznie siedzimy przy biurku, tylko możemy sobie stanąć, mamy tablicę do pisania, mamy tablice multimedialne, możemy sobie wyświetlić prezentację, doprowadzić do burzy mózgów, tak? Niektórzy mogą sobie siedzieć na pufach, inni mogą huśtać się na huśtawce, kolejni stoją i chodzą, więc to jest tak naprawdę przestrzeń, która pomaga każdemu w zależności od tego, co przysparza mu, że tak powiem, energii do większej kreatywności i on powinien taką przestrzeń w tym biurze znaleźć. Jeżeli lubię pisać, rozmawiając i wymyślając jakiś, powiedzmy, temat, to żebym miał taką możliwość. I to chodzi właśnie o to, że my pomagamy takim ludziom stworzyć takie przestrzenie, które będą dedykowane do konkretnej formy pracy. To jest ciekawe. Kabiny akustyczne w przestrzeni biurowej, czy to w dalszym ciągu awangarda, fanaberia, czy może takie miejsca pracy rzeczywiście faktycznie w Polsce powstają już w biurach? Jeśli tak, to jakie zyski są dla pracowników, też dla pracodawców pośrednio z takich właśnie kabin akustycznych? Kabiny akustyczne pojawiły się na przestrzeniach biurowych parę lat temu, ale mam wrażenie, że rzeczywiście przeżywają teraz taki duży boom. Z tego względu, że jeszcze parę lat temu, jak sobie przypomnimy powierzchnie biurowe, to były głównie open space'y, gabinety był zarząd, powiedzmy sale konferencyjne, no istniejących się ludzi w korytarzach, w kuchniach, w holach windowych, na klatkach schodowych z telefonami. Tych telefonów i służbowych, i prywatnych mamy podczas naszej pracy codziennej sporo. I fajnie jest mieć takie miejsce, gdzie możemy taką rozmowę odbyć, nie przeszkadzając kolegom. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc to jest jakby jeden aspekt i tu mówimy o takich budkach, powiedzmy, jednoosobowych, które są fajnie wyciszone, mają wentylację, mają czujnik ruchu, więc światło zapala się tylko wtedy, kiedy dana osoba w tym przebywa. Ale coraz częściej wchodzimy też z budkami dwu-, czteroosobowymi i to są bardziej takie przestrzenie już do pracy, gdzie możemy odbyć spotkanie. Dwu-, trzygodzinne. To jest element mobilny, więc jeżeli się przeprowadzamy za 5 lat, możemy go ze sobą zabrać, więc inwestycja oczywiście tutaj jest, ale to nie jest element, który zostawimy w danym biurze. I coraz częściej, patrząc na mobilność i na tą funkcjonalność przestrzeni biurowej, że nie wiadomo, co się wydarzy, jak się rozwijają zespoły, kiedy musimy ten zespół zmniejszyć albo zwiększyć, taką budkę możemy sobie w ramach jednego biura przenosić w różne przestrzenie. I super. To jest fajne. To jest też idealne uzupełnienie takiego open space'u dla sprzedawców. W momencie, w którym są niektórzy ludzie, którzy rozmawiają tak raczej bardzo cicho. Ale są tacy, którzy drą się po prostu z telefonu. I ci, którzy się drą, to trzeba niech się zamkną w budce, żeby wszyscy mieli komfort. I z niej nie wychodzą. W projektowaniu biur, miejsc pracy dla milionów Polek i Polaków bardzo istotną rolę odgrywa także odpowiednie projektowanie instalacji oświetleniowej. Tak też sobie wynotowałem, która, jak zakładam, uwzględni też neuroróżnorodność. Oświetlenie w miejscu pracy. Jak działa na pracownika złe, a jak dobre? Jak rozpoznać jedno i drugie? Jak się wam na przykład tutaj pod tymi dwiema jarzeniówkami siedzi? Czy jesteście w pracy trochę, tak? Jesteście gośćmi drogowskazów Eski Rock. Czy to światło jest na przykład dla was odpowiednie, czy was wkurza? Znaczy, jeżeli... No śmiało, szczerze. Ja mogę powiedzieć, to mnie wkurza. Nie lubię jarzeniówek i rzeczywiście LEDy, które pojawiły się parę lat temu. Dużo. Nie przyjdziemy. Ale ja tego nie wytnę. To będzie w programie. Nie. No jeżeli mówimy o komforcie pracy, to oczywiście oświetlenie, to o czym powiedziałeś, to jest bardzo istotna kwestia. To jest przede wszystkim zaczynając od tego, że musimy dać pracownikom dostęp do światła dziennego. I tutaj zgodnie z przepisami mamy to zagwarantowane, że każde stanowisko pracy to 500 luksów i to musimy zapewnić i my podczas projektowania bardzo mocno też na to zwracamy uwagę, ale patrząc na osoby neurodywergentne, musimy też zdawać sobie sprawę, że niektórym na przykład mocne światło przeszkadza i one muszą mieć możliwość pracy w takim otoczeniu, gdzie na przykład jest możliwość zmiany natężenia tego oświetlenia. Barwa światła, co jest bardzo ważne też. Jeżeli
dobieramy to oświetlenie, to też rozmawiamy z ludźmi, przy jakim świetle wam się dobrze pracuje. Ciepło, tak? Zimne i tak dalej. Dokładnie, tak? Bo różnych mamy pracowników. To jest kwestia tego, że czasami ludzie w biurze wyłączają w ogóle górne światło i pracują tylko i wyłącznie na lampkach. Mhm. Technologia bardzo mocno w tym obszarze wchodzi do biur i wiele firm przygotowuje takie rozwiązania, które tak naprawdę imitują nam terzenie światła zgodnie z porą dnia, czyli wchodzimy rano do sali konferencyjnej i mamy to oświetlenie, które imituje poranne światło. Po południu ona się zmienia, wieczorem... Bajka, naprawdę? Tak znaczy, jest? To nie jest bajka. W większości firm naprawdę zwraca się na to uwagę i ja sama byłam kiedyś w takiej sali konferencyjnej, która była, nie miała dostępu światła, ale górne światło było tak zorganizowane, zaprojektowane, wyglądało jak świetlik i fantastycznie mi się siedziało przez 3 czy 4 godziny w takiej sali bez dostępu światła dziennego, więc to już mam nadzieję, że będzie pomału normą, a nie tylko tak zwanym smart office'em, czy smart home. Mamy teraz smart home'y, więc smart office'y też się pojawiają, ale chciałabym, żeby to doświetlenie rzeczywiście stało się bardziej istotnym czynnikiem z tego względu, że po paru godzinach sami wiemy, czasami bolą nas oczy. Zgadza się. Tak, jeżeli mamy stare lampy ze świetlówkami, które mrugają, to po pięciu godzinach rzeczywiście jesteśmy zmęczeni. Dla mnie to jest po prostu przytulnie. Jest takie żółtawe światło, przytulne. Ale mówisz teraz o barwie, tak? Tak, mówię o barwie, o sobie. Mówimy o tym studiu, w którym teraz jesteśmy. Tak. Jak mi się tu siedzi, to dla mnie takie jest bardziej do domu, gdzie się wyciszę, wiesz, nogi na kanapę. Teraz ci podam kapcie, poczekaj. No właśnie, taki jest tutaj przestrzeń, ale też rozumiem, że to jest cel. Tak. Nie, żeby było miło, żeby było przyjemniej, żeby fajnie wyciskać, nie? I maglować gości tak bez dyskomfortu teraz dla nich. Dodam jeszcze jedną rzecz pro tego światła, albo nawet wcześniejszych tematów. No. To nie jest tak, że tutaj siedzi sobie pracownik w biurze, on myśli tak, kolory ścian to w ogóle są za bardzo krzykliwe, światło nie dopasowało do moich potrzeb. Mhm. Tylko ten człowiek myśli, okej, mi się tu siedzi, nie wiem, komfortowo, niekomfortowo, bo żeby to wiedzieć, o świetle, o kolorach, trzeba mieć świadomość tego, że to na nas wpływa. No, nie? Właśnie. Więc to jest bardziej tak, że siada, myśli, okej, jest mi, nie wiem, komfortowo, niekomfortowo, albo idzie do innej przestrzeni, do innego, nie wiem, biura i myśli, o, tu jest mi fajnie. I teraz ta trochę tak podświadomie widzi, że mi jest mu fajnie, bo ta przestrzeń adresuje jego potrzeby. Mhm. Tak, ale to jest właśnie to, o czym ja wspomniałam, że jeżeli jesteśmy na home office'ach i ta praca hybrydowa weszła bardzo mocno i już nie ma odwrotu, tak? Nie wrócimy do wcześniejszego systemu pracy. W domu tworzymy sobie warunki, mamy światło takie, jakie chcemy, siedzimy na takim fotelu, lepszym lub gorszym, różnie to bywa oczywiście z możliwością zorganizowania tego stanowiska pracy w domu, ale możemy sobie zamknąć pokój, wyciszyć, mamy, nie wiem, ulubiony kolor na ścianie, ulubiony obraz, albo nie mamy nic, bo tak się czujemy najlepiej. I mam wrażenie, że ten pobyt właśnie na pracy hybrydowej troszeczkę spotęgował te wymagania pracowników, bo oni wiedzą, że czują się w takiej przestrzeni dobrze. Tak. I jeżeli mam możliwość w momencie rearanżacji przestrzeni biurowej powiedzieć coś swojemu przełożonemu, słuchaj, fajnie, zróbmy coś takiego, bo ja wiem, że mi się to dobrze pracuje. Ja wiem, że nie możemy myśleć o jednostkach, bo jakby każdy pracownik w firmie, która zatrudnia 1200 osób, tak, przyszła i powiedziała, ja chcę sobie stworzyć taką przestrzeń do pracy, to jest niemożliwe, ale starajmy się jak najbardziej rzeczywiście tą przestrzeń zaprojektować, żeby była jak najbardziej komfortowa dla wszystkich. Też zależy, my się dajemy w jakiej branży, bo tak jak mamy branżę powiedzmy IT, to raczej bardzo dużo chcemy dać pracownikom benefitów spoza wynagrodzenia, bo wszyscy dają wysokie wynagrodzenie, więc czymś musimy zabłysnąć wówczas. Nie? No, branża IT niestety nie bardzo chce wracać do biura i to jest jakby problem, żeby ją do tego biura ściągnąć, bo im się bardzo dobrze pracuje w domu, a wiemy, że te biura IT są bardzo fajnie zaprojektowane, ciekawe rozwiązania, ale to mimo wszystko hybryda wygrywa, mam wrażenie. No to do tej hybrydowej organizacji pracy, to jeszcze w kolejnych częściach drogowskazów proponuję, wrócimy, musimy kończyć pierwszą część. Ja tymczasem czytam w sieci, że zdrowie pracowników ma, a przynajmniej powinno mieć wysoki priorytet dla pracodawcy. Aby je wzmocnić, biuro musi uwzględniać neuroróżnorodność oraz wspierać odrębny sposób myślenia każdego pracownika. Wszystko oczywiście dla komfortu pracy i podniesienia wydajności. Chodzi o to, żeby w pracy się po prostu nie męczyć. Tak? Choćby. To jest to po pierwsze. Dziś o tym w drogowskazach. Moimi gośćmi są Monika Szawernowska oraz Sławomir Paweł Trzewik, doświadczeni specjaliści do spraw projektowania przestrzeni biurowych. W drugiej części naszego spotkania w studiu będę was pytał między innymi o najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców organizujących pracownikom miejsce takiej stacjonarnej pracy. Taki topik głównych błędów i zaniechań, często wynikających nawet nie ze złej woli, takie mam wrażenie, ale po prostu ze zwyczajnej niewiedzy. Okej, możemy tak? Tak, jasne. Świetnie. Michał Poklękowski, drogowskazy. Drogowskazy wracają już za chwilę. Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Dzisiejszą edycję chyba mogę zadedykować i pracodawcom, i pracownikom, i zaraz wyjaśnię dlaczego. Neuroróżnorodni pracownicy będą mogli się rozwijać, o ile pracodawca da im przyjazne miejsce pracy. Przyjaźnie zaprojektowane, tak zorganizowane, by zamiast męczyć, denerwować czy smucić, możliwie jak najlepiej inspirowało, wzmacniało kreatywność, produktywność, cieszyło zmysły po prostu. O tym dziś w programie, o tym, by pracowało nam się po prostu lepiej, wygodniej, zdrowiej. W studiu goście, którzy na ten temat wiedzą wszystko, co już udowodnili w pierwszej części naszego spotkania. Monika Szawernowska oraz Sławomir Paweł Trzewik, doświadczeni specjaliści do spraw projektowania przestrzeni biurowych. Witam Was po raz drugi. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogromne znaczenie w miejscu pracy mają też, ciekawe, ciągi komunikacyjne, tak czytam. Pracownicy nie powinni, wiecie, na siebie wpadać i mieć dobrą, przyjazną drogę, na przykład do swojego biurka, do pomieszczenia socjalnego, do toalety. Jakie kryteria się uwzględnia, projektując takie drogi w biurze, ciągi komunikacyjne, skrzyżowania? Ta przestrzeń komunikacji musi mieć odpowiednią szerokość. Mhm. I tutaj też wchodzimy w taką sferę pracy i czasami, czy nie czasami, w sumie coraz więcej firm też zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, no więc tak. One też powinny mieć komfort poruszania się i bardzo mocno tego pilnują wszystkie firmy z sektora budżetowego i też i samorządowego, ale coraz częściej też korporacje na to zwracają uwagę, bo takie osoby się po prostu pojawiają u nas w biurach. Więc przede wszystkim kwestia szerokości takiego korytarza, ale wspomniałeś też o kwestii wydzielenia i na przykład toalet. Jeżeli mamy open space, którego nikt obecnie nie lubi i my trochę to zaczęliśmy zmieniać podejście do tej strefy i troszeczkę rzeczywiście robić nie open space, my to nazywamy przestrzeniami projektowymi. Ograniczamy trochę wielkość tych przestrzeni z biurkami. No i sobie wyobraźmy takich ludzi, którzy siedzą na takim open space i przy korytarzu i mają na przykład wejście do toalety koło swojego biurka. I przez cały dzień możliwość na przykład skupienia się na tym, co się robi, jest niemożliwa, bo co chwilę ktoś przychodzi, trzaska drzwiami, te samo zamykacze w toaletach, które muszą być, nie zawsze działają tak jak trzeba. Więc tutaj nasza rola jako projektantów jest taka, żeby tak zaprojektować tą przestrzeń, że albo w momencie, kiedy mamy korytarz i wejście do toalety, staramy się wytłumaczyć pracodawcy, że nie stawiamy tutaj biurka, ewentualnie tak odgrodzić to biurko, żeby ta osoba, która siedzi przy tym biurku, rzeczywiście miała ten komfort. No nie czuła się jak na autostradzie chociażby. Dokładnie, nie? Tak. I jeżeli mówimy jeszcze o komunikacji, to też istotna kwestia jest oznakowania tych przestrzeni, bo w mniejszych biurach nie do końca mamy z tym problem i powiedzmy te osoby, które potrzebują takiej nawigacji przez drogowskazy. Biuro. Drogowskazy. Drogowskazy, dokładnie. Potrzebują drogowskazu, że tu mam sale konferencyjne, tu mam część socjalną, tu na przykład siedzi dział prezes, tu na przykład mam dział HR, z którym od czasu do czasu jako pracownicy mamy kontakt, więc fajnie by było, żeby to biuro też było odpowiednio oznakowane. Mhm. I też dla różnych ludzi, czasami dla osób słabowidzących, mieliśmy też taką sytuację w naszej pracy, musieliśmy troszeczkę podziałać w podłodze, czyli kwestia wzoru wykładziny, która pomaga, że tak powiem, osobom, które słabiej widzą i pokazuje, w którym momencie mamy skręt, gdzie mamy drogę prostą. To się wydaje takie banalne, ale przy biurze, kiedy na przykład mamy floor plan powiedzmy 2500 metrów i 3 czy 4 piętra w biurowcu, osoby, które mają problem, czyli te nasze osoby neurodywergentne, jeżeli chodzi właśnie o kwestie nawigacji, już troszeczkę mają lepiej, tak? Już stwarzamy im większy komfort do pracy w takiej przestrzeni. Sławek się wyrywa do odpowiedzi. Tak, wyrywam się, bo tak pytasz, jak to projektować, jak to zrobić, to taka kuchnia w środku, żeby wszyscy mieli tak samo blisko do lodówki. Błahostka. Tak. Natomiast to jest jedna z pierwszych kawałków, żeby właśnie te przestrzenie wspólne, te sale konferencyjne, kuchnie, były w miarę w środku, żeby nie było tak, że jest blisko jednej osoby, a druga osoba musi iść przez całą przestrzeń, tak, dokładnie. Żeby dojść. Czy w każdej przestrzeni biurowej powinno być także miejsce wytchnienia, chwilowego relaksu. Ja nie mówię o sypialni, tak, w tym momencie, tylko właśnie takie miejsce wyciszenia. Co powinno uwzględniać takie miejsce? Ja może zacznę taką historią, trochę z takim dowcipem. No, ostatnio lubimy dowcipy. Mój wspólnik opowiadał mi, że był z właścicieli firm budowlanych. Chodzili po biurze, które mieli przearanżować. Ku jego zdumieniu biuro miało wewnątrz pokój muzyczny z rozstawioną perkusją dla pracowników. I w tym samym biurze, tak jak powiedziałeś, że tam nie śpimy, było również inne pomieszczenie, w którym właśnie można się zdrzemnąć. Więc teraz tutaj sky is the limit, jak chodzi o wymyślanie. Ale wracając do pytania, jakbyś mógł jeszcze... Pokój wytchnienia, strefa wytchnienia, relaksu. Taki no. Chill room. No. Taki chill room, tak. No to jest, myślę, że to jest dobre, żeby była taka przestrzeń, bo niektórzy chcą z tego korzystać. Ja mam na przykład w innej organizacji, akurat takiej spółce prowadzącej przedszkole, jedną pracowniczkę, która zawsze jak ma przerwę,
to musi zrobić sobie drzemkę. Tutaj w architekturze jeszcze tak nie mamy. Mhm. Raczej nie drzemiemy w czasie pracy. Nie drzemiemy. Natomiast... Ale to wynika z kwestii zdrowotnych często, tak? Ale po prostu są takie zalecenia też medyczne. Z wygody i też tak. To jest taki też trend, który do nas idzie. Wydaje mi się, że na pewno tam Europa Zachodnia, w sensie Hiszpania, Włochy, oni sobie robią drzemki. Wydaje mi się, że też Japonia. Nie w ogóle przerwy, tak? W czasie pracy. Znaczy, chodzi konkretnie o drzemkę. Taki power nap, tak? Tak, amerykański. Ale tak, ale na nasze standardy polskie, myślę, taki chill room, żeby właśnie można było spokoju sobie posiedzieć. To jest fajne mieć taką przestrzeń w momencie, kiedy jesteśmy w biurze i wydaje mi się, że teraz te chillouty może troszeczkę zmieniły swoją funkcję, bo parę lat temu był mocny nacisk. Wszyscy chcieli mieć chillout, playroom, fitroom w biurze. Tych przestrzeni dodatkowych pojawiała się masa. No teraz je trochę ograniczamy z tego względu, że duża część pracowników jednak przebywa na home office'ach, ale cały czas te przestrzenie do relaksu, do wypoczynku się pojawiają z tego względu, że są zaprojektowane w sposób całkowicie nieformalny. Bardzo duża część pracowników po prostu często odchodzi sobie od biurka, idzie do takiej przestrzeni, nawet trzymając na kolanach laptopa i po prostu sobie pracuje, bo to jest fajna, ciekawa, ciepła przestrzeń, bardzo często z wykorzystaniem na przykład muzyki, żeby można było się zrelaksować. Że nie musimy się skupić, a możemy popracować nad czymś troszkę w innej pozycji, w innej przestrzeni, to myślę, że właśnie takie strefy relaksu jak najbardziej są mile widziane. To teraz popiszę się swoimi mądrościami, które wynotowałem z sieci. Podczas modernizacji organizacji biura dla pracowników o zróżnicowanej neurodyspozycji pracodawca, mądry pracodawca, tak czytałem, powinien skupić się na kilku aspektach, w tym na podziale na strefy. Czyli co, strefa szefa, strefa relaksu, strefa kulinarna, tak to rozumieć? To znaczy nie, bardziej tutaj mówimy o takich strefach do różnej pracy. Okej. Okay. Żeśmy już wspominali o tym, natomiast to jest istotne, żeby właśnie stworzyć pracownikowi różne strefy do pracy, czyli jeżeli potrzebuję pracy w skupieniu, mam focus room, który jest dobrze wyciszony, biorę laptopa, mogę sobie w tym focus room posiedzieć, nie wiem, napisać umowę, dać komentarze do umowy, cokolwiek. Jeżeli właśnie potrzebuję spotkać się z zespołem i przepracować jakiś temat, zrobić burzę mózgów, żeby było kreatywnie, mam kącik, w którym nie przeszkadzam innym, ale mam wszelkie możliwości do tego, żeby takie spotkanie przeprowadzić. Jeżeli ludzie są wysocy, mają problem na przykład z kręgosłupem, też tworzę taki kącik, że można sobie popracować przy biurku na przykład z regulowanym blatem, tak? Mm-hmm. Kwestia siedzisk. Niektórzy lubią siedzieć na piłce, niektórzy lubią stać, tak? Niektórzy lubią siedzieć na regularnym fotelu, niektórzy lubią leżeć, więc kwestia leżanek, huśtawek, puf, worków sako, no, tych sprzętów jest bardzo dużo i ta różnorodność w biurze i stworzenie właśnie przez pracodawcę możliwości rearanżacji powierzchni, żeby pokazać różne strefy polega na tym, że te osoby, które przychodzą i mają problem na przykład z pracą w skupieniu, zamykają się w focus roomie i to im pomaga, że tak powiem, realizować codzienne obowiązki. No właśnie, Moniko, jak sama piszesz, tu będę cytował ciebie, obecnie największym wyzwaniem jest stworzenie biura uniwersalnego, które pogodzi wymagania osób neurodywergentnych i neurotypowych. Takie biuro sprzyja wszystkim preferencjom i potrzebom pracownika. I moje pytanie, czy po waszych działaniach na tym polu, w którym się specjalizujecie, dotarły do was jakieś sygnały, że po rearanżacji biura, tak? Na nowo projektowaliście przestrzeń biurową przy uwzględnieniu wszystkich tych czynników, o których dzisiaj rozmawiamy. Nagle się okazywało, że pracownicy ocierali się o nobla, że nagle po prostu jakieś dodatkowe siły w nich wstępowały. Czy wiecie, o co chodzi, tak? Że nie, to jest za trudne słowo. Krzesali z siebie, nie wiem, jak to powiedzieć. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Że nagle jakieś wstępowały w nich dodatkowe siły, takie, jeżeli chodzi o kreatywność, jakieś pomysły i tak dalej. Czy ja myślę, że na pewno tak naprawdę każda zmiana aranżacji biura wprowadza nową jakość i taką świeżość i wszyscy pracownicy zawsze są mocno podekscytowani, jak przychodzą do biura po takiej zmianie i każdy bardzo chętnie mówi, co mu się nie podoba, mówią też, co im się... Zbieracie te sygnały, tak? Tak, zbieramy te sygnały, tak. To jest tak zwane zarządzanie zmianą. To jest taki etap, który się pojawia właśnie po zmianie biura, w którym badamy też zadowolenie pracowników i kadry menedżerskiej z tego, co się wydarzyło. I jeżeli są takie elementy, które trzeba zmienić, to oczywiście zmieniamy, ale z reguły po takiej zmianie biura, aranżacji biura jest bardzo dużo pozytywnych sygnałów i może niekoniecznie to się ociera o nobla, bo takie sygnały jeszcze do nas nie dotarły, aczkolwiek życzymy wszystkim naszym klientom takich pracowników, ale na pewno to jest kwestia właśnie poprawy komfortu pracy. I na tym chyba każdemu pracownikowi zależy, że jeżeli już przychodzę do tego biura, to chciałbym mieć komfort do wykonywania tych swoich obowiązków, tak? Czyli głównie przede wszystkim to, nie chcę siedzieć na dużym open space'ie, bo bardzo często widzimy takie obrazki, jak ja przychodzę do klienta i widzę
kilka sal, które są zajęte, duży open space i pracowników z laptopami w rękach krążących i sprawdzających, kiedy dana sala się zwolni, tak? Nie chcą po prostu siedzieć na otwartej przestrzeni. To jest też trochę wynika z tego, że jak w domu się zamykamy, to mamy taką przestrzeń bardziej swoją i nie dzielimy ją z dużą ilością współpracowników. Więc przede wszystkim taka zmiana polega na poprawie komfortu pracowników. Mhm. Od czego zaczynacie projektowanie przyjaznej przestrzeni biurowej, uwzględniając wszystkie te warunki, te czynniki, o których dzisiaj mówimy od początku? Robicie wywiad z pracownikami, z pracodawcami, w jakich warunkach chcieliby pracować, w jakich warunkach chcieliby dawać pracę? Tak krótko, krok po kroku, to poproszę. To jest taki workplace consultancy, czyli to jest pierwsze spotkanie z zarządem, tudzież z dyrektorami finansowymi, z dyrektorem finansowym, dyrektorem do spraw zakupów, czy z dyrektorem HR. Różnie w różnych organizacjach. Pytamy, jaki mają zakres, co oni chcieliby zorganizować, jaki mają to budżet. No i wtedy szyjemy im na miarę to, czego potrzebują. Część osób chce, żebyśmy angażowali do usługi tylko na przykład dyrektorów działów, a część firm chce, żeby angażować w ogóle pracowników i robić ankietę w całości, tak? To jest jakby różne. Więc od tego zaczynamy. Tak, znaczy zaczynamy właśnie to, co Sławek powiedział, od takiego spotkania. Później oczywiście są wywiady. Wywiady są z reguły z kadrą zarządzającą, czyli z szefami każdego działu i każdy mówi, jak pracuje jego dział, czego ludzie potrzebują. I kolejnym etapem to są ankiety. I w tych ankietach przygotowujemy dedykowane pytania pod konkretną firmę. Po tych wszystkich rozmowach i wywiadach z kadrą zarządzającą nasuwają nam się pytania, które powinny się w takiej ankiecie znaleźć. No i to, co jest teraz fajne, to coraz częściej te ankiety trafiają do wszystkich pracowników. I dla nas to jest wiedza bezcenna, tak? Od tego zaczynamy, po prostu. Później oczywiście pojawiają się warsztaty z pracownikami, gdzie pokazujemy, jakie są wyniki tych ankiet i w którą stronę chcielibyśmy pójść. To są bardzo kreatywne spotkania i taka burza mózgów, ale wspólna, bo my jako projektanci oczywiście chcemy projektować zgodnie z przepisami, funkcjonalnie, mobilnie i uniwersalnie, natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że w tym biurze ostatecznie będą siedzieć ludzie, a nie my. Fajnie jest zaprojektować biuro, o którym się pochwalimy na Instagramie, nie wiem, na LinkedInie albo na naszej stronie internetowej, ale ostatecznie projektujemy dla ludzi, którzy w tym biurze spędzają 10, 11 godzin, 8, w zależności pewnie w którym dziale, i to oni muszą się w tym biurze czuć dobrze, tak? Więc te warsztaty dla nas są tak naprawdę bardzo, bardzo istotną kwestią. A czy pracodawcy w Polsce mają świadomość tego, jak ważne dla efektywności ich biznesu jest dobrze zaprojektowane miejsce pracy dla pracowników, którzy przecież pracują na ich sukces, tak? Na sukces swoich pracodawców, nie tylko własny. A mam wrażenie, że często muszą to robić naprawdę w nieprzyjaznych warunkach bytowych, tak to ujmę. Jak oceniacie króciutko taką świadomość na ten temat pracodawców? W Polsce absolutnie chcą zadbać o potrzeby swoich pracowników. No nieźle. I teraz zacząłeś ten element od tego, że jak ktoś projektuje, jakie ktoś popełnia, znaczy błędy, nie błędy, tak, ale jakie decyzje podejmuje, żeby projektować w ten czy w inny sposób. Często myślimy, zawsze myślimy o sobie, tak? Czyli, że jeśli nam się coś podoba, to myślimy, że komuś też to się spodoba. Oczywiście, tak. No i teraz jest to, że naszą rolą trochę w tym procesie jest to, żeby pokazać, hej, mamy, nie wiem, kilka typów w ogóle ludzi, no nie? Że my myślimy w różny sposób. Mamy, nie wiem, 3-4 tam różne te asesmentowe narzędzia. Mówią, że mamy tam 3 kolory naszej osobowości, 4 kolory, tam różne tam ilość tych kolorów jest, nie? No ale ogólnie mamy tam 3-4 kolory. Czyli jeżeli my jesteśmy z jakiegoś jednego tylko aspektu, to my co do zasady zaprojektujemy biuro pod siebie. I naszym celem jest to, żeby uświadomić tego pracodawcę, który chce zaprojektować tak jak dla siebie. No to rozumiemy, że chce zadbać o pracowników, no bo skoro dla nich planuje jak dla siebie, no to jest zadbanie. I żeby mu wskazać, że hej, niektórzy ludzie z twojej organizacji będą się czuli lepiej w takiej przestrzeni. I więc znowu, nie wiedząc o tym, że jest różnie, podejmuje takie decyzje. Naszą rolą jest to, żeby w jakimś aspekcie jakby uświadomić i trochę wskazać, zaadresować tematy i zapytać, czy ty chcesz z tego skorzystać, czy ty nie chcesz z tego skorzystać, tak? Bo nie ma problemu, żeby biuro było całe pod jedną osobę, całe pod zarząd albo pod prezesa. Natomiast często jest tak, że prezes chce zadbać o pracowników. I nie myśli o sobie. Nie, bez przesady. Powinniśmy najpierw, tak jak w samolocie, tak? Najpierw maseczka sobie, potem dziecku, tak? Żeby zadbać o dziecku, najpierw sobie. Natomiast naszą rolą jest to, żeby zaadresować potrzeby różnych i wskazać, że mamy różnie. Tak, ale ja myślę, że jedno zdanie tylko. Rzeczywiście jest coraz większa świadomość kadry zarządzającej do tego, jak pomóc i tak naprawdę jak zawalczyć
walczyć o tego pracownika, bo rotacja w niektórych firmach jest bardzo duża i pracownicy bardzo mocno zwracają uwagę na to, w jakiej przestrzeni pracują, tak? I często mieliśmy takie sygnały. A czy z waszego doświadczenia wynika, że jednak ta organizacja przestrzeni biurowej w naszym kraju jest takim trochę królestwem chaosu jeszcze? To się jeszcze ciągle zdarza? Jakoś to będzie taki, no, że tym pracownikom daje się tą przestrzeń, te biurka tam się stawia jedno przy drugim, jakąś palemkę w środku i do widzenia. Radźcie sobie sami. Nie. To się od jakiegoś czasu bardzo mocno zmienia. Z tego względu, że też bardzo dużo powstało też firm, które się specjalizują w aranżacji przestrzeni biurowej. I miałam wrażenie, że większość firm i korporacji, ale też mniejszych firm prywatnych bardzo mocno zwraca na to uwagę, żeby to biuro było też taką wizytówką. Był taki moment, miałam wrażenie, że nie do końca właśnie dbały firmy państwowe. Że tutaj liczyło się, żeby mieć te, nie wiem, minimum 5 metrów kwadratowych na biurko, stawiamy biurko, kupujemy komputer. Śmieci obok, tak. Tak, i pracuj, tak? Ale to też się zmienia, dlatego że jeżeli firma państwowa chce zatrudniać wykwalifikowaną kadrę, to musi też niestety nie tylko pensją, ale właśnie środowiskiem pracy pokazać, że dba o tych pracowników. I my też mieliśmy takie firmy państwowe i samorządowe, którym projektowaliśmy biura i powiem szczerze, te biura naprawdę nie różniły się niczym od biur korporacji. Polscy pracodawcy, nie mamy się czego wstydzić. Podstawą zdrowej przestrzeni w biurze jest zwrócenie uwagi na neuroróżnorodność, tworzenie takiego miejsca pracy, które jest komfortowe dla wszystkich i daje pracownikom możliwość rozwoju, poprawy ich efektywności i kreatywności. Tym zajmują się moi dzisiejsi goście, a temat ten podjąłem w drogowskazach nie bez przyczyny, bo dotyczy jednak milionów pracowników w Polsce. Po pandemii zdecydowana większość z nas wróciła do biur i fajnie by było, gdyby były zorganizowane tak, żeby pracowało nam się w nich optymalnie, zdrowo i wydajnie. Moimi gośćmi są Monika Szawernowska oraz Sławomir Paweł Trzewik, doświadczeni specjaliści do spraw projektowania przestrzeni biurowych. W trzeciej, ostatniej części naszego spotkania chciałbym was podpytać, właściwie to poprosić o takie podpowiedzi, jak zorganizować sobie miejsce pracy też biurowej w domu. Home office, tak? Trochę już o tym Monika powiedziała w pierwszej części programu, podczas właśnie pracy zdalnej. Mimo zakończenia pandemii, jeszcze jednak sporo osób tak właśnie pracuje. Ty nawet się upierasz przy tym, że dużo jeszcze zostało na pracy zdalnej, tak? Że to nie jest tak, że... Bardziej mówiąc o pracy hybrydowej. Hybrydowej. Pół na pół, tak, mniej więcej, że tak. Powiedzmy, chcemy 3 dni spędzać w domu, 2 dni przychodzimy do pracy, więc bardzo istotnym elementem, to o czym wspomniałeś, jest właśnie zagospodarowanie sobie w domu tej przestrzeni. No to będziemy właśnie o tym rozmawiać w trzeciej części więcej. Dobra, okej, możemy? Możemy, super. Michał Poklękowski, drogowskazy wracają już niebawem. Zapraszamy razem z Moniką i Sławkiem. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Szacuje się, że od 15 do 20% ludzi to osoby neurodywergentne, posiadające takie zaburzenia poznawcze jak ADHD, autyzm. Osoby z autyzmem są bardzo wrażliwe między innymi na zapachy, na tekstury. Takie osoby mogą w miejscach pracy wymagać specjalnych warunków, dobrych dla wydajności, dla samopoczucia, także dla pozostałych pracowników biura, którzy nie zmagają się z takimi problemami. Projektowanie na przykład miejsc pracy z myślą o neuroróżnorodności polega na uwzględnieniu różnic neurologicznych z wykorzystaniem 5 zmysłów jako przewodników. I dziś o tym w programie moi goście specjalnie dla was projektują miejsca pracy, które podnoszą wydajność i kreatywność pracowników. Biuro, w którym każdy pracownik może, powinien poczuć się dobrze. Miejsce zdrowe po prostu dla zmysłów. A moimi gośćmi są Monika Szawernowska oraz Sławomir Paweł Trzewik, doświadczeni specjaliści do spraw projektowania przestrzeni biurowych. Witam was po raz ostatni i po raz trzeci zarazem. Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet najdrobniejsze wybory projektowe, jak kolor lub wzór, wpływają na nasze zmysły, tak się okazuje, w tej przestrzeni biurowej. Wpływają pozytywnie, neutralnie albo negatywnie, tego byśmy nie chcieli. W rezultacie wpływają na naszą zdolność koncentracji, na myślenie, na efektywność, w końcu na samopoczucie. Kolory w pracy. Jakie odpadają zupełnie, jakie są w biurach szczególnie pożądane? Może tutaj są jakieś standardy? Jakie kolory, na jakie aspekty samopoczucia pracownika wpływają? Czy to też wszystko zależy? Ja właśnie powrócę myślą do poprzedniej naszej części. A propos pracy w skupieniu, pracy sprzedaży. Kolory energetyczne, tak jak pomarańczowy, czerwony, prawda, to są kolory energetyczne w przestrzeni do skupienia raczej średnio, bo mają odwrotny efekt. Natomiast w przestrzeni dla sprzedawców fajnie. Odwracając, kolory wyciszające, czyli zielony, niebieski, tak, to są kolory znowu, jak w biurze sprzedaży je zrobimy. Jakiś skutek odniesiemy,
może jakieś dodatki będą na przykład ożywiały energetycznie tę przestrzeń, natomiast co do zasady raczej... W gabinetach ludzi... terapeutycznych, rozumiem. Tak. Może nie terapeutycznych, ale dla ludzi, którzy potrzebują fokusu, tak? To jest informatycy, tak, data scientyści, księgowi, prawnicy. Monika, coś chcesz dodać o kolorach w miejscu pracy? Ja myślę, że Sławek już zahaczył trochę o tą kwestię, że rzeczywiście te kolory są istotne w zależności od tego, kto w danym pomieszczeniu siedzi. Natomiast coraz częściej widzę, jest też taki trend, żeby jednak tych krzykliwych kolorów w ogóle nie stosować w biurach, ale bardzo mocno się uzupełnia to właśnie tymi dodatkami, o których Sławek powiedział, tak? Że te kolory energetyzujące, takie jak pomarańcz, jak czerwony, pojawiają się często, natomiast nie są takim elementem dominującym, bo był taki czas, gdzie firmy, które nie miały dużego budżetu na aranżację biura, najłatwiej mi było załatwić to po prostu pomalowaniem ściany na kolor, tak? No bo budżetowo to się spina u każdego i powiedzmy mamy salkę, to wrzucimy ładny kolor, nie wiem, mamy w logo granatowy, to wrzucimy granatowy i salka już będzie super, mamy design, tak? A nie do końca to się sprawdzało, bo na przykład właśnie w tej salce siedziały osoby, które potrzebowały trochę skupienia i wolałyby jaśniejszy kolor, tak? Więc wydaje mi się, że łatwiej jest przearanżować biuro w momencie, kiedy używamy dodatków, a nie mocno fokusujemy się właśnie na takich intensywnych kolorach na ścianach. Tysiące Polaków korzysta jeszcze z możliwości pracy zdalnej, hybrydowej, tak? To trochę spuścizna po pandemii, z laptopem na własnej kanapie, na parapecie czy na kuchennym stole między kanapkami. Tak też bywa. Czy da się tak pracować komfortowo, zdrowo i efektywnie? Pewnie to wszystko zależy, tak, od potrzeb indywidualnych. Ale czy może da się w domu tak zorganizować przestrzeń do pracy zdalnej, żeby była ona przyjazna, zdrowa, stosując te same zasady aranżacji, które wy tu jakby propagujecie, lansujecie w swoim zawodzie? Ja myślę, że to jest możliwe, trzeba tylko bardzo chcieć. I zdawać sobie sprawę, że jeżeli już przyjęliśmy taki model pracy, to pewnie przez długi czas się z nim nie rozstaniemy. I że to nie może być tymczasowe. Bardzo istotną kwestią jest siedzisko, bo to, o czym wspomniałeś, siedzenie z laptopem przez 8 godzin na kanapie, no niestety po paru tygodniach nasz kręgosłup zacznie krzyczeć i myślę, że wszystkie te udogodnienia, które są dawane tak naprawdę nam, pracownikom na tacy przez producentów mebli, a w Polsce mamy coraz lepszych producentów mebli i naprawdę design tych mebli, ale też właśnie kwestie zdrowotne, które są brane pod uwagę, są na bardzo wysokim poziomie, więc możemy sobie zorganizować siedzisko, które ma podparcie lędźwiowe. Możemy sobie zorganizować właśnie biurko z ruchomym blatem i część godzin pracy spędzić na stojąco. Wiem, że część pracodawców też myślała o tym i pytała pracowników i też gwarantowała im wyposażenie stanowiska pracy w domu, żeby właśnie nie pracowali przy stole kuchennym lub z laptopem na kanapie. Oczywiście to jest kwestia możliwości finansowych i nie każdego na to stać. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy już potraktowali to swoje miejsce pracy w domu jako nie tymczasowe, tylko docelowe. I pomyśleli o swoim komforcie. Tak jak pracodawca myśli o naszym komforcie w biurze, tak my powinniśmy o tym naszym prywatnym biurze w domu pomyśleć. A czy zmiany w organizacji przestrzeni biurowej, tak by pracownikom działo się dobrze, pracowało komfortowo, w miarę, nie wiem, zdrowo, efektywnie, są kosztowne? Które zmiany uwzględniające właśnie neuroróżnorodność ludzi wymagają największych nakładów, jeżeli chodzi o organizację właśnie pracy w przestrzeni biurowej? Ja myślę, że w ogóle zmiana biura taka całkowita, jeżeli nie robimy tylko aranżacji, Taka od podstaw, tak? Od podstaw, tak, że wchodzimy, powiedzmy, do nowej przestrzeni w nowym biurowcu, czyli my to nazywamy taką powierzchnią Shell & Core, czyli taką do całkowitego zaaranżowania, jeżeli chodzi też o instalację, więc to jest na pewno najbardziej kosztowna kwestia, bo nie wspomnieliśmy też tutaj o kwestii wentylacji, klimatyzacji. Ja chciałem o to zapytać też, ale możesz mnie, proszę bardzo. I wentylacji, bo te instalacje zabierają nam bardzo dużą część budżetu. Oczywiście my mocno cierpimy, bo my chcielibyśmy, żeby to biuro było dobrze zaprojektowane, funkcjonalne, ale też, żeby w jakiś sposób wizualnie też przyjazne pracownikom. Instalacja wentylacji, klimatyzacji, bardzo istotna kwestia, szczególnie w salach konferencyjnych, a teraz spędzamy w nich dużo czasu, mając znaczną część spotkań online'ową. I ta wymiana powietrza, na której bardzo często się oszczędza podczas prac fit-outowych, czyli wykończenia przestrzeni biurowej. Później troszeczkę mam wrażenie,
mści się na pracodawcy, tak? Czyli brakuje nam po prostu po paru godzinach tej powietrza, świeżego powietrza. Natomiast wracając do tego budżetu, my jesteśmy jako takie wsparcie nie tylko od projektowania, ale też od budżetu, od pilnowania tego budżetu i jeżeli wiemy, w jakich widełkach mamy się poruszać, to w takich się poruszamy i pomagamy też na pewnych etapach zaoszczędzić jakiś budżet, tak? To jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli wracamy do rearanżacji, a to jest, tak jak wspomniałam, główny element teraz naszej pracy, bo firmy, nie wiedząc, jak to się dalej potoczy, tak naprawdę kwestia pandemii, wojny w Ukrainie, spowodowała to, że ta relokacja firm jest teraz na mniejszym poziomie i próbujemy trochę przearanżować tą powierzchnię, którą mamy obecnie. Więc te koszty są trochę mniejsze. Bardzo często budynki nam pomagają w tym, bo dają jakiś budżet swojemu najemcy na metr kwadratowy, który on może wykorzystać. No ale nie ukrywajmy, jeżeli myślimy o neuroróżnorodności i o tym, żeby pracownikom pracowało się w tym biurze dobrze, to jednak ten budżet będzie budynkowy niewystarczający i powinniśmy jako pracodawca coś od siebie dołożyć. I to jest kwestia i wykończenia, ale chyba najwięcej tego budżetu na pewno musimy poświęcić na instalacje i na przykład na kwestie właśnie oświetlenia plus dodatkowo multimedia, które nam się pojawiają, tak, żeby pracownicy rzeczywiście mieli komfort prowadzenia tych spotkań. Mój wspólnik właśnie, który ma 20 lat doświadczenia w budownictwie, w fit-outach, tutaj uzupełnia nam ten aspekt projektowania, o ten aspekt project managementu, który ma właśnie spowodować zaoszczędzenie kosztów na poszczególnych elementach. Czyli to jest to takie głębokie wejście w tego Excela, bo możemy powiedzieć, że tak, fajnie, skasujemy open space, zamieniamy na strefę gabinetową, ale wiemy, że na open space wejdzie nam najwięcej biurek, czyli Excel dyrektora finansowego będzie wyglądał najlepiej. Więc kwestia jest taka, jak już wspomniałem wcześniej, żeby zrobić good enough, by stwierdzić, ile możemy zejść z tego open space'u, ile budżet wytrzyma, żeby zrobić tej strefy gabinetowej. I to jest właśnie też taka pomoc właśnie project managera, żeby stwierdzić, okej, z tego możemy schodzić, powiedzmy, bo tutaj mamy oszczędność, bo to i to i to, a to lepiej zostawić, nie? Ale to sobie tak chciałem. A propos właśnie open space'u, wielu pracowników na różnych forach internetowych skarży się na konieczność pracy w takim właśnie miejscu, dla mnie dość koszmarnym mimo wszystko. Czy montaż ścianek działowych, nie wiem, z jakiejś dykty, czy z jakiegoś podobnego materiału w takich miejscach pracy jest w tym wypadku wystarczającą zmianą, która da komfort działania pracownikom, zapewni im większą prywatność? Też, tak? Przynajmniej pozorną prywatność. Czy są jakieś zmiany, które pracodawca może wykonać na szybko, niedrogo i od ręki właśnie na takim open space'ie, żeby biuro stało się dla pracownika miejscem po prostu lepszym do pracy? Bardzo dużo mamy takich możliwości. Niekoniecznie musimy stawiać ścianki gipsowo-kartonowe, które rzeczywiście, jeżeli chcemy je zdemontować, no to robimy typową demolkę, tak? Czyli burzymy, mamy kurz, brud i wyrzucone pieniądze. Przestój w biurze. I przestój w biurze, trochę tak. Bardzo dużo elementów akustycznych pojawiło się przez ostatnie kilka lat, które możemy bardzo łatwo zamontować i zdemontować i wydzielić na przykład dany zespół albo daną część powierzchni. To są elementy meblowe, które też są świetnym takim materiałem do wydzielenia przestrzeni do pracy i łatwo mobilnym, bo wydaje mi się, że to, na czym teraz pracodawcom bardzo zależy i też nas mocno z tego rozliczają, projektując ich powierzchnię, żeby to biuro było mobilne, czyli żeby było przygotowane na różne zmiany, tak? Wiemy, że 3 lata temu ta zmiana się pojawiła, tak, i COVID, że tak powiem, zamknął na jakiś czas biura i wszyscy się zastanawiali, co robić, stawiać ściany, robić pokoje, no bo na open space'ie, tak, no robiliśmy przerwy pomiędzy biurkami, sadzaliśmy ludzi co drugie biurko i mam wrażenie, że gdzieś tam te działy administracji HR-u cały czas myślą, że no nie wrócimy już do starych przyzwyczajeń i dużych open space'ów, ale możemy stworzyć, żeby te przestrzenie bardziej otwarte, czy projektowe, ładnie je nazywając, miały możliwość podziału na zespoły i takiego podziału, to o czym wspomniałeś, które nie będzie nam w jakiś sposób rujnowało, że tak powiem, i budżetu, ale też czasu. Fajne są nowe, może nie nowe, natomiast rozwiązania, które dzisiaj są jakby nowe, bo to jest po prostu nowy kolejny produkt z danej serii, gdzie na przykład mamy taką nie ściankę, ale taką tablicę na kółkach akustyczną, z jakby materiału akustycznego, na której jeszcze jest namontowany flipchart. Jest to jeżdżący, wydzielony kawałek ściany, który z jednej strony nam wycisza przestrzeń, odgradza, z drugiej strony
mamy, możemy coś narysować, więc jest to kreatywne. No. I też w ramach open space'u, jak zaprojektujemy odpowiednią, powiedzmy, szerokość, na przykład te korytarze w open space'ie, też dział HR może sobie zmieniać poszczególne działy właśnie takimi jeżdżącymi ściankami. To jest jakby bardzo dobre do zarządzania zmianą, tak? Że w ramach organizacji ograniczymy ten zespół, powiększamy ten zespół. Fajnie, żebyśmy nie musieli pomiędzy wyburzać ścian, nie? Zmierzamy do brzegu już, do końca tej edycji drogowskazów. Mam jeszcze dwa krótkie pytanka, też proszę jakieś takie w miarę syntetyczne odpowiedzi. W przypadku ruchliwych pracowników ważne jest podobno zapewnienie im możliwości ruchu właśnie. Ruch pomaga osobom z zaburzeniami uwagi w skupieniu się. Tak to sobie wynotowałem tutaj, szykując się do naszego dzisiejszego spotkania. I w tym wypadku nie chodzi pewnie o stacjonarne rowerki treningowe ustawione między biurkami. Jak sprawić, by tacy nadpobudliwi ruchowo pracownicy w miejscu pracy też nie przeszkadzali innym, którzy po prostu mają mniejszą potrzebę ruchu podczas pracy? No i tu pojawia nam się znowu strefa kreatywna, którą powinniśmy w takim biurze zaprojektować. Czyli żeby ta osoba, która najbardziej jest kreatywna i najlepsze pomysły przychodzą jej i powiedzmy ten Nobel, o którym rozmawialiśmy wcześniej, jest możliwy tylko wtedy, kiedy ona chodzi, gestykuluje, ma do tego przestrzeń. Nie możemy zastawić na przykład open space'u biurkami i powiedzieć, no to wyjdź sobie zza biurka i pochodź sobie korytarzem. Nie. Organizujemy, projektujemy taką strefę kreatywną, gdzie taka osoba, która potrzebuje ruchu, jest w stanie popracować. Z reguły to są spotkania zespołowe z możliwością pisania, rysowania w różnych pozycjach, od siedzenia, leżenia, postanie. To jest jakby ta różnorodność, o której mówimy od początku, która powinna być widoczna w każdym biurze, czyli organizujemy biuro tak, żeby każdy niezależnie od tego, jaką pracę, w jakiej pozycji preferuje, miał do tego możliwość. Jeszcze pytanie, które będzie wisienką na torcie. Czy zdarzyło wam się kiedyś wejść do jakiegoś biura i zacząć natychmiast coś zmieniać, przestawiać, projektować nawet w głowie, bo byście inaczej białej gorączki dostali? Na co najczęściej, jeśli chodzi o warunki w miejscu pracy, skarżą się pracownicy? Może od czasu do czasu wpadają wam do ucha jakieś właśnie śmieszne, szokujące, może przygnębiające historie, na przykład, nie wiem, o ostrych krawędziach biurek raniących uda niczym sztylety? Ja myślę, że dobrym będzie przykładem, jak weszliśmy do biura w Katowicach. W Katowicach. Dobrze, w Katowicach. Była czerwona ściana. Fajnie. Cała czerwona ściana. I to jest taki przykład. Ściana przesłuchań, pewnie tam prezes sadzał. Wyglądało się to dość osobliwie. Po prostu ktoś lubił czerwony kolor. I to jest end of story. To ja ze swojej strony powiem, że zmieniać w biurach, jak przychodziłam do kogoś, to raczej aż tak daleko nie pozwalałam sobie na zmiany. Aczkolwiek wiele było takich biur, które krzyczały różnymi rozwiązaniami, które nie do końca były funkcjonalne. Ale powiem może taką sytuację, którą miałam właśnie u naszego klienta biuro w Łodzi, gdzie zaczynaliśmy rearanżować i pytałam na pierwszym spotkaniu, jaki jest jakby cel rearanżacji i dyrektor HR-u powiedział mi, że no niestety problem jest taki, że mają dużą rotację pracowników i umawiają się z pracownikami na rozmowę o pracę, natomiast w momencie, kiedy zanim osoba z HR-u przyjdzie na to spotkanie, to tej osoby już nie ma. Po prostu recepcja wyglądała w taki sposób, że odstraszała wszystkich nowych kandydatów do pracy, że żaden nie decydował się nawet podejść do rozmowy i to rzeczywiście było dla nas istotne, że musimy zacząć po prostu od strefy recepcji, tak? Bo to jest bardzo często ta strefa, która wita gości, wita pracowników. Jak zamek Drakuli, tak? No. Tak, więc zanim przejdą do części pracowniczej, to rzeczywiście to jest wizytówka firmy, więc no takie sytuacje się zdarzają, tak? Po prostu. Łódź, tak? No tak, tak, miasto krwiopijców. Myślę, że w Warszawie nie jedno biuro też ma taką recepcję, ale akurat to mnie dotknęło w Łodzi, więc o tym powiedziałam. To co, zamykamy nasz kramik z rozmową. Wyczerpaliśmy temat? Pewnie nie. Myślę, że nie. Myślę, że my o aranżowaniu... Będzie jeszcze jakaś przestrzeń do rozmowy. Jeszcze tak, się znajdzie pewnie. Tak, tak. My o aranżowaniu przestrzeni możemy mówić bardzo długo i bardzo byśmy chcieli, żeby rzeczywiście naszym pracownikom tutaj w naszym kraju pracowało się w tych biurach coraz lepiej i żeby chcieli wracać od czasu do czasu do biura, żeby te home office'y nie były takie częste. Z dzisiejszej edycji Drogowskazów mogliście się dowiedzieć, jeśli wcześniej tego nie wiedzieliście, ja wielu rzeczy nie wiedziałem, dziś dowiedziałem się po raz pierwszy, że zrozumienie neuroróżnorodności i wpływu na środowisko pracy staje się kluczowym elementem projektowania biur, miejsc pracy po prostu. Przekładanie większej wagi do potrzeb pracowników i o różnych sposobach postrzegania, przetwarzania informacji i funkcjonowania umożliwia tworzenie bardziej przyjaznych miejsc pracy, zdrowszych. I o tym rozmawiałem dziś z Moniką Szawernowską oraz Sławomirem Pawłem
Trzewikiem, doświadczonymi specjalistami do spraw projektowania przestrzeni biurowych. Gdzie was można znaleźć, gdyby ktoś pytał? Jakieś media społecznościowe, gdyby ktoś kiedyś chciał się z wami skontaktować? Jesteśmy bardzo aktywni i wszystkie swoje nowe realizacje staramy się tam umieszczać. Elegancko. Wielkie dzięki za spotkanie i za wiedzę, którą podzieliliście się z naszymi słuchaczami. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo za możliwość. Podcasty z tej edycji Drogowskazów już są gotowe i czekają na Spotify, na sk.rok.pl, na YouTube, na Google Podcast, na Apple Podcast, o naszych audycjach, naszych gościach. Piszemy też w naszych radiowych social mediach, na Instagramie, na Facebooku i tak dalej. Zapraszam w wolnej chwili na profile Eski Rok i Drogowskazów Eski Rok. Kłaniam się. Wszystkiego spokojnego. Michał Poklękowski. Do usłyszenia. Drogowskazy.